Szanowni Państwo, kampania wyborcza w Ostródzie sięgnęła bruku. Wczoraj rozpoczęto kolportowanie gazetki wyborczej podszywającej się pod Gazetę Ostródzką, w której bezprzykładny sposób próbuje się zohydzić moją osobę, osobę starosty ostródzkiego, jego rzecznika. W tej gazetce pomieszczone są informacje nieprawdziwe, szkalujące mnie w sposób bezprzykładny. Proszę Państwa, mieliśmy tego próbę 2 lata temu. Prawdopodobnie ta gazetka wyszła spod pióra, te teksty spod pióra tej samej osoby. Ale to, co najbardziej bulwersuje, że ten kolportaż firmuje Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Kowalskiego. Tego się nie spodziewaliśmy, że z tej strony przyjdzie taki atak. Drodzy Państwo, nasz Komitet Wyborczy protestuje przeciwko takim metodom uprawiania polityki. Nie o to przecież chodzi w naszych sprawach ostródzkich, byśmy siebie opluwali. Głęboko ubolewamy, że Komitet Wyborczy Ryszarda Kowalskiego, który w tej gazetce jest przedstawiany pozytywnie, notabene pozytywnie również jest przedstawiana osoba pana Czesława Najmowicza. Wszyscy inni kandydaci na burmistrza są rysowani w czarnych barwach. Drodzy Państwo, tego rodzaju praktyki powinny zniknąć z naszego życia publicznego. Informuję, że sprawę skierowaliśmy do sądu w trybie wyborczym. Tą sprawą zainteresowaliśmy prokuraturę, która będzie prowadzić dochodzenie i wykryje z całą pewnością wszystkich sprawców tego niesamowitego zdarzenia.